Na pewno bardzo długi, na pewno bardzo wyczerpujący i pod takim względem fizycznym i mentalnym, bo już gdzieś to mówiłem ostatnimi czasy w wywiadach, że pierwszy raz miałem okazję przeżyć całe wakacje z reprezentacją Polski, więc podejście do tego sezonu było całkowicie inne niż do tych poprzednich. Nie było czasu, żeby złapać taki głód przez te kilka miesięcy wakacji. Nie było czasu, żeby tak się mocno naładować, jak to miało miejsce wcześniej. Trochę przyjechałem tak do klubu z biegu. Wszystko było tak na łapu-capu. Pamiętam pierwsze mecze w tym sezonie w Plus Lidze, to no nie było aż takiego głodu i ciężko było wejść w taki rytm, jak to miało miejsce w tych poprzednich sezonach. Dlatego po miesiącu czy po dwóch, gdzie to jeszcze tak ten początek był taki, że wiadomo, człowiek bardzo chce, to była taka zadyszka i czułem taką trochę walkę ze sobą i mentalnie, i fizycznie, ale im dalej w las, czyli im zaczynało przychodzić jakieś poważniejsze granie, to wydaje mi się, że już było lepiej. Ja się lepiej czułem sam ze sobą, ze swoją formą i też wydaje mi się, że rezultaty zespołu też były całkiem okej. Rozmawiamy dzisiaj, dzień po finale Ligi Mistrzów i czuję niesamowitą gorycz, czy ciężko jest mi to przełknąć i ciężko jest mi się uśmiechać i mówić, że było okej, bo dzisiaj wcale tak nie czuję. Dzisiaj czuję się niesamowicie rozczarowany i boli mnie to, że nie udało nam się zdobyć tej Ligi Mistrzów. Wiele osób dzisiaj na lotnisku nam gratulowało, wiele osób podchodzi, mówi, że drugie miejsce w Europie to jest okej. I ja też gdzieś w głębi serca wiem, że to jest okej, ale jak jest się tak blisko, jak jest się sportowcem, to chce się wygrywać i człowiek chciałby się zapisać na kartach historii. Nam się to no niestety nie udało i to boli niesamowicie. No dzisiaj tak samo powiedział pan prezes Gorol w trakcie lotu, także no tak patrząc na suche, że tak powiem, liczby, statystyki, to co wygraliśmy, to gdzie zaszliśmy w poszczególnych rozgrywkach, no to trzeba tak powiedzieć, no bo w rozgrywkach europejskich srebro to na pewno największy sukces, wcześniej były brązy, w Plus Lidze zdobywamy dopiero trzecie w historii Mistrzostwo Polski, więc na pewno to nie jest tak, że już tak już do tego przywykliśmy i to jest dla nas, nie jest to dla nas nic wielkiego, nie, było to wielkie osiągnięcie. Super Puchar Polski, wiadomo, mam wrażenie, że najmniejsza ranga tego wszystkiego, ale zawsze jest dobrze wygrać, coś wrzucić do gabloty, a nie przegrać. Także no, podzieliliśmy się w tym sezonie z Aksą tymi trofeami. Szkoda tylko, że tak w takim stosunku. No, myślę, że zdecydowanie finał Ligi Mistrzów, finał tego europejskiego czempionatu, bo no, rozmawialiśmy między sobą z chłopakami, że jest wielu zawodników w tej europejskiej czy światowej siatkówce, którzy no, są świetni, a albo nigdy nie zagrali w finale Ligi Mistrzów, albo było im to dane raz, może dwa razy, że to nie jest taka oczywista sprawa być i grać o to najwyższe trofeum. My mieliśmy wczoraj swoją szansę, mogliśmy to wygrać, mogliśmy to zdobyć, nie udało nam się i tak naprawdę nie wiadomo, kiedy kolejna szansa się pojawi. Także na pewno ten mecz, na pewno ta gorycz, na pewno to ten smutek, który gdzieś się pojawił wczoraj po spotkaniu, na długo będzie zapamiętany przez nas wszystkich. Ciężko mi powiedzieć, jak się przegrywa o takie 2-3 punkty w tiebreaku, to wiele można powiedzieć, można rozważać, zastanawiać się, ale moim zdaniem to nie ma sensu, bo gdybyśmy to dwa punkty w drugą stronę, my dwa punkty więcej, oni dwa punkty mniej, to jest tak naprawdę niewiele, to jest tyle, to jest trochę szczęścia, jedna lepsza akcja po prostu jednego zawodnika i wtedy my byśmy się cieszyli i tutaj nie rozmawialibyśmy o tym,
dlaczego przegraliśmy, co zadecydowało, tylko po prostu bylibyśmy w niebo wzięci, mówilibyśmy, że jesteśmy świetni, fantastyczni, najlepsi i nikt nie ma do nas podjazdu, a dzisiaj siedzimy i też no, nie możemy powiedzieć, że jesteśmy jakimiś wielkimi przegranymi, mimo że tak się czujemy. No tak, tak, 2 tygodnie wolnego, także całkiem sporo, jak na to gdzieś tam, co miałem okazję doświadczyć w przeszłości, jeśli chodzi o te moje wyjazdy na zgrupowania reprezentacji, także z pełną parą odpocznę, a później no, znowu trzeba wrócić do siatkówki, trzeba, może to brzmi tak nieładnie w tym momencie, dzisiaj jak tak tutaj siedzę, to w ogóle nie mam ochoty grać w siatkówkę i chciałbym... Chciałbym gdzieś tam od tego się całkowicie wyłączyć, zapomnieć, że uprawiam tą dyscyplinę, bo się czuję jak taki zbity pies. Czekają kolejne wyzwania, czekają wielkie rzeczy z reprezentacją do wygrania, także mam nadzieję, że z moim udziałem uda nam się połączyć siły chociażby z chłopakami z Kędzierzyna i zrobić coś wielkiego w tej polskiej, dla polskiej siatkówki. Dużo czasu naprawdę ze sobą spędziliśmy, bo ten sezon i ten sezon poprzedni, 2 lata praktycznie w niezmienionym składzie, ci sami ludzie, to samo grono osób, też tak fajnie, bo razem niesamowicie urośliśmy, bo zeszły sezon był ok, ale praktycznie drugie miejsca we wszystkim, w czym uczestniczyliśmy. W tym roku wygraliśmy Super Puchar, później ten puchar, tak zostaliśmy trochę tak zbici, bardzo nieprzyjemne uczucie. Natomiast odrodziliśmy się, wygraliśmy to Mistrzostwo Polski, jechaliśmy do Turynu z takimi no, ogromnymi nadziejami, że będzie dobrze, że wygramy Ligę Mistrzów. Zaczęliśmy ten mecz całkiem dobrze, pierwszy set wygrany, w drugim też było ok. Tak myślę, że każdy z nas czuł wewnętrznie, kurczę, że ukoronujemy te 2 lata wspólne tak fenomenalnym sukcesem. A ostatecznie, tak jak mówiłem wcześniej, no niesamowity smutek, ból, gorycz, taki żal, że się nie udało, że to nie my. Drodzy kibice Jastrzębskiego Węgla, chciałbym wam wszystkim serdecznie podziękować, bo grać przed taką publicznością, czy tutaj podczas tych finałowych meczów plus ligi, czy w Turynie, to było coś niesamowitego. Po to to robimy, żeby właśnie uszczęśliwiać takich ludzi jak wy, żeby dawać wam rozrywkę. Czasami idzie lepiej, czasami idzie gorzej, ale koniec końców jesteśmy jedną wielką jastrzębską, siatkarską rodziną i zrobimy wszystko, żeby tych sukcesów dla Jastrzębia było jak najwięcej.